Witam na spotkaniach z nauką w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, które odbywają się od marca do maja bieżącego roku. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj powiedzieć coś na temat, czy należy bać się chemii. Na początek taka ogólna uwaga. Mimo wielkich osiągnięć cywilizacyjnych, technicznych, współczesne społeczeństwa w coraz większym stopniu obawiają się tych osiągnięć. Dotyczy to takich dziedzin jak energetyka jądrowa, tutaj, która stwarza nadzieję na rozwiązanie problemów energetycznych, a zarazem stwarza zagrożenia odnośnie odpadów radioaktywnych, czy też potencjalne zagrożenie wojną jądrową. Inna dziedzina to genetyka. Obawy dotyczą ingerencji w materiał genetyczny ludzi, obawy natury etycznej, ale także i naukowej. Z kolei biologia, w szczególności mikrobiologia, drobnoustroje. I w czasach pandemii rodzi się pytanie, czy wirusy zostały wyhodowane na drodze manipulacji genetycznych, czy jest to sytuacja przejściowa, czy ona na trwałe zmieni nasze życie w przyszłości. Wreszcie informatyka, a więc media społeczne, wojna medialna i wojna informatyczna. W poważnym stopniu to wpływa już na nasze życie, a w przyszłości może rozwinąć się w niezbyt pożądanym kierunku. Do tych dziedzin zaliczona jest także chemia, której wytwory opanowały niemal wszystkie aspekty naszego życia. A zatem czym jest chemia? Jest nauką przyrodniczą, ścisło, obok siostrzanej nauki fizyki, zajmującą się badaniem składu materii, badaniem przemian substancji w inne substancje oraz badaniem warunków wpływających na szybkość przemian i rodzaj powstających produktów, ich strukturę i właściwości. Proszę Państwa, o chemii mówi się w sposób bardzo różny, najczęściej niedobry. Mówi się o czymś takim jak czarny wizerunek, czarny PR chemii, ale czasami uciekamy się do takich trochę zabawnych porównań stworzonych głównie przez media. Stwierdzenie na przykład, między nami jest chemia, dobra chemia, no jest może i sympatycznym stwierdzeniem, a wywodzi się ono z tego, że u osób zakochanych w podwyższonym stężeniu występuje taki związek, który jest tutaj pokazany w tym prawym górnym rogu. U osób zakochanych występuje jego podwyższone stężenie. Ten związek występuje też na przykład w większych ilościach w czekoladzie. Ale też proszę się nie łudzić, jadanie większej ilości czekolady nie wywołuje stanu zakochania. Za to o chemii mówi się w różnych innych kontekstach, na przykład dobre relacje, na przykład między politykami. Ja tutaj wybrałem zdjęcia polityków z różnych opcji, ale inne takie zabawne stwierdzenie, które jakieś 10 lat temu pojawiło się w Gazecie Wyborczej, mówiące, że polskiej drużynie koszykarskiej potrzebne będą korepetycje z chemii. Chodziło o to, że w drużynie jest nie najlepsza atmosfera i właśnie tę chemię należy poprawić. Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że żyjemy w świecie chemicznym. Jeżeli popatrzymy na siebie, z iloma substancjami czy też materiałem chemicznym mamy w tej chwili do czynienia, a więc chodzi tu o kosmetyki, o środki higieniczne, o naszą odzież, to są w głównej mierze wytwory przemysłu chemicznego. Są to leki, które w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy zmuszani zużywać. Są to przykładowo też środki ochrony roślin, które zapewniają odpowiednią wysokość plonów, prawda, i wyższą jakość.
jakość. Musimy też pamiętać, że żyjemy w środowisku chemicznym. Jeżeli teraz w te piękne dni majowe udajemy się za miasto i siądziemy na trawie, musimy mieć świadomość, że wokół nas ma miejsce swoistego rodzaju wojna chemiczna. Organizmy roślinne, zwierzęce toczą specyficznego rodzaju bój o przetrwanie, o pozyskanie odpowiedniej strefy wpływów, prawda, o ochronę, obronę przed drapieżnikami. Przykładowo feromony są związkami, które regulują zachowania, w szczególności owadów. I tutaj pierwszy taki wydzielony i zidentyfikowany chemicznie feromon bombykol, feromon jedwabnika morwowego, jest przykładem związku, który jest wydzielany w okresie godowym owada, wydzielany przez samicę w celu przywołania samca i w celu aktu prokreacji. Innego rodzaju są feromony, które informują, na przykład regulują zachowania owadów stadnych, rodzinnych, tak jak pszczoły, mrówki, termity. Innego rodzaju są feromony trwogi, feromony obronne wydzielane w trakcie zagrożenia. Innego rodzaju informatory chemiczne, które regulują relacje między i wewnątrz gatunkowe wśród owadów, to chociażby antyfidanty, stymulatory żerowania, tak jak chociażby azadirachtyna. Innego rodzaju jeszcze związki to naturalne insektycydy, jak na przykład kwas chryzantemowy, czy też fitoncydy produkowane między innymi przez czosnek i mające działanie bakteriobójcze. Proszę Państwa, musimy pamiętać, że chemia to przede wszystkim ogromny skok cywilizacyjny. Ja dzisiaj się skupię na tych pozytywnych aspektach chemii, która wniosła tak bardzo wiele w stworzenie bazy materialnej naszej cywilizacji, a więc są to substancje chemiczne i materiały pochodzenia naturalnego lub wytworzone przez człowieka w oparciu o prawa fizyki i chemii. A więc, proszę Państwa, wzrost produkcji rolnej, produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dzięki temu udało się wyeliminować na świecie, niestety nie do końca, głód. Ale bez stosowania nawozów sztucznych umarłby co trzeci, czwarty mieszkaniec Ziemi. Chemia ma tu też ogromne zasługi poprzez wzrost poziomu higieny i stosowanie odpowiednich środków ochrony w wyeliminowaniu czy też ograniczeniu licznych chorób. Przykładowo malaria jest chorobą, która jest szczególnie dotkliwa dla współczesnego świata, ale tego świata w krajach tropikalnych. W 1948 roku w Indiach zmarło na malarię 3 miliony osób, a w roku 1966 po zastosowaniu DDT nie odnotowano żadnego zgonu. Z kolei w Grecji 1 milion osób zachorowało na malarię w roku 1938, a w 59 1200 osób. Różnica jest tutaj kolosalna. I mimo, że środki ochrony roślin chloroorganiczne zostały w naszym kraju zakazane już ponad 40 lat temu, w niektórych krajach na świecie istnieje konieczność w dalszym ciągu stosowania tego kontrowersyjnego środka chemicznego, ponieważ trudno w inny sposób zapobiegać rozwojowi tego rodzaju chorób. Proszę Państwa, mówiąc o wpływie chemii na rozwój cywilizacyjny, należy powiedzieć o nowych lekach. Dzięki temu długość życia została przedłużona w sposób ogromnie istotny, no i przede wszystkim także wpłynęła na jakość życia. Pojawiły się nowe materiały, które wykorzystujemy na co dzień
Pojawiły się kosmetyki, nowe ubrania, a więc nastąpi wzrost ogólnego standardu i komfortu życia. Oczywiście ze wzrostem zaludnienia wzrasta produkcja chemiczna. I tutaj widzimy, że produkcja wyrobów chemicznych wzrasta o 3% w skali roku, podczas gdy zaludnienie globu wzrasta średnio około 77% na rok. A więc chemizacja naszego życia ma w dalszym ciągu tendencję bardzo wzrostową. Mimo bardzo pozytywnych aspektów udziału produktów chemicznych w naszym życiu, generalnie postrzeganie chemii jest raczej negatywne. Mówimy o czarnym wizerunku i o swoistej chemiofobii. Słowo stwierdzenie, że coś jest chemicznego, w potocznym rozumieniu oznacza coś sztucznego, szkodliwego i dalej toksycznego, a często rakotwórczego. Przeciwstawia się produktom chemicznym, syntetycznym, produkty naturalne. Oczywiście jest to bardzo istotny problem, ale musimy pamiętać, że bardzo wielu związków chemicznych niezbędnych dla naszego zdrowia nie możemy pozyskać ze źródeł naturalnych w dostatecznym stopniu. Przykładowo witamina C, która występuje oczywiście w wielu produktach spożywanych na co dzień, jednakże musi być ona uzupełniona o dużą produkcję przemysłową, około 40 tysięcy ton rocznie. Ale bardziej istotny jest problem, że wiele związków naturalnych występują w organizmach w bardzo niewielkich ilościach, a pełnią one bardzo istotną rolę. Mówimy na przykład o hormonach steroidowych czy peptydowych. Pełnią one swoją funkcję w tak małych stężeniach, że jest niemożliwe pozyskiwanie ich ze źródeł naturalnych w celu zastosowania terapeutycznego. Produkty takie trzeba syntezować chemicznie. I co jest istotne, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby twierdzić, że związki naturalne to coś innego niż syntetyczne. Ich budowa chemiczna jest dokładnie taka sama i nie ma znaczenia, czy związek pochodzi ze źródła naturalnego czy syntetycznego. Mogą dochodzić oczywiście pewnego rodzaju inne aspekty, jak efekty synergistyczne pochodzące od domieszek z produktów naturalnych, które nieraz zwiększają aktywność związku. Natomiast związki syntetyczne są dokładnie oczyszczone i owych domieszek nie posiadają. Za to chemicy posiedli zdolność, umiejętność chemicznej modyfikacji struktury chemicznej w celu zwiększenia biodostępności, zwiększenia trwałości i obniżenia toksyczności, a także nadania związkowi pochodzenia naturalnego innych właściwości, których nie posiadał, a są korzystne z punktu widzenia pacjenta. Jakie są zatem przyczyny chemiofobii? Po pierwsze, brak odpowiedniej wiedzy i świadomości. Należy stwierdzić, że we współczesnym świecie, i to nie jest problem tylko Polski, wzrasta poziom ignorancji naukowej. Za przyczyną mediów, które raczej nie pełnią roli upowszechniającej, wyjaśniającej różne aspekty wiedzy, raczej ze swoich własnych interesów próbują kreować innego rodzaju rzeczywistość alternatywną i ze względów chociażby handlowych, merkantylnych, preferują wiadomości, które nas denerwują, podniecają, ekscytują albo i straszą. Wzrasta wówczas słuchalność, sprzedawalność. Zatem odczuwa się brak solidnych informacji,
A poza tym jest ogromny zalew informacji. I wykształcony człowiek w warstwie podstawowej, mający solidne podstawowe wykształcenie, jest w stanie w znacznym stopniu selekcjonować, krytycznie oceniać podawane przez media informacje i nie przyjmować tego, co jest niewłaściwe. Jednakże takie sytuacje raczej są rzadkie, ponieważ media bardzo zręcznie manipulują faktami i wydają się być bardzo przekonujące. Trudno jest bowiem udowodnić, że coś jest na pewno bezpieczne, prawda? I w związku z tym, jako konsumenci, klienci, znajdujemy się w trudnej sytuacji. Ponadto należy podkreślić, że media kierują się własnymi interesami i potężnie działająca reklama służy przede wszystkim zyskaniu jak największych dochodów. Podsumowując, cóż można powiedzieć? Dzisiaj powiedziałem o tych bardziej pozytywnych aspektach chemii, która wnosi ogromny wkład w postęp cywilizacyjny. Jednakże wizerunek taki byłby uproszczony. Chemia ma swoje też ciemniejsze, niekorzystne strony i o tym chciałbym powiedzieć następnym razem. Jednakże w tej chwili chciałbym z całą mocą stwierdzić, że chemii nie należy się bać, ponieważ chemia jest znakomitym źródłem informacji o otaczającym nas świecie. Chemia pozwala rozumieć obserwowane przemiany i rzecz jasna wyciągać odpowiednio racjonalne wnioski, jeżeli oczywiście z takiej możliwości chcemy skorzystać. Chemia pozwala poznać działanie żywych organizmów. Poza tym chemia jest nieustającym źródłem inspiracji dla postępu, dobrze rozumianego postępu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie z cyklu Spotkania z nauką.